Filia biblioteczna w Brudzowicach zadbała w ferie o najmłodszych. Dzieci cieszyły się swoim towarzystwem i przygotowanymi niespodziankami. W ostatnim tygodniu lutego odbyły się ferie w naszej bibliotece w Brudzowicach. Dzieci chętnie przychodziły, graliśmy w gry planszowe, robiliśmy różne prace plastyczne, wycinaliśmy, kolorowaliśmy, zrobiliśmy akwarium, mieliśmy takie malowanie na streczu. Zajęcia twórcze rozbudzały wyobraźnię. Robiliśmy tutaj mowę, podwodną krainę z rybami. Robiliśmy rybki. A trudne to było? Mm-mm. Łatwe? Mhm. Dzisiaj malowaliśmy po folii zimowy obraz. Bardzo fajna atmosfera. A co robiliście ciekawego? Akwarium. No i dzisiaj pejzaż zimowy. Czy ty lubisz czytać książki? Bardzo. Lubisz korzystać z biblioteki? Jak to wygląda? Bardzo lubię czytać książki. Jednak biblioteka to przede wszystkim książki. To one przenoszą czytelników w odległe lądy i ekscytujące przygody. Najbardziej lubię czytać komiksy, a sprowadziło mnie do biblioteki to, że po prostu były tutaj takie zajęcia plastyczne. Robiliśmy po prostu różne prace. Przychodzę tutaj, żeby, nie wiem, trochę po to, żeby urozmaicić sobie swoje ferie, tak. Czy ty lubisz czytać książki, a jeżeli tak, to jakie? Lubię takie bardziej, może książki akcji. Lubię czytać Kaczora Donalda, bo po prostu w komiksach są śmieszne obrazki i w ogóle komiksy są bardzo śmieszne. Jednak biblioteka to przede wszystkim książki. W naszym księgozbiorze znajdziemy bardzo dużo książek dla dzieci, jak i dla dorosłych. Od nowego roku mamy bardzo dużo nowości, na koniec roku było bardzo dużo nowych zakupów, więc zapraszamy, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci bardzo chętnie czytały sobie wzajemnie na głos książki różne, od bajek do aż do Harry'ego Pottera nawet bym powiedziała. W bibliotece podczas zajęć i warsztatów można było poczytać na głos swoje ulubione opowieści. Chcę zrobić wrażenie na Mikołaja. Myślisz, że przyjdzie? Czytacie już piąty raz. Piąty raz odpowiadam. Tak. Lepiej zacznijcie szykować wieczerze. Idę do pracy. Dobrze, wujku. Przez ostatnie tygodnie siostrzeńcy byli grzeczni jak aniołki. Wszystko z powodu Mikołaja. Proszę szybko wezwać pomoc. O co chodzi, mała? Coś się stało tamtej pani. Zasłabła, zemdlała. Gdzie mam dzwonić? Pan zapytał. Może mi podpowiesz. To pan nie wie? Trzeba szybko wezwać pogotowie. Poza warsztatami plastycznymi, dzieci mogły zagrać w gry planszowe, które wprawiały uczestników w doskonały nastrój. Biblioteka publiczna imienia Leona Korusiewicza w Siewierzu posiada dla swoich czytelników nowe lektury. Dla starszych czytelników proponujemy bogatą ofertę wydawniczą. Tutaj mamy dużo nowości i zarówno i dla dorosłych, i dla dzieci, i młodzieży. Poza tym planujemy spotkania autorskie, ale nie chcemy jeszcze na razie o tym mówić ze względu na panującą sytuację. Jak tylko będzie coś wiadomo, to poinformujemy. Jak widać, w Siewierskiej Bibliotece Publicznej atrakcji dla miłośników książek ciągle będzie przybywało.